Siemaneczko na kanale Farmer Hodowca. Dzisiaj odcinek taki z renowacji wybiegów dla kur, przygotowania do sezonu. A zaczniemy sobie, jak widzicie, tu jest ta siatka, taka antywróblowa na przykład, nie? Ją się często daje na rzepka, żeby nie obiadały z czereśni szpaki. Ale po pierwszych przymrozkach ona się zrobiła strasznie taka lekko pociągnę i już się dziury robią, także będziemy ją ściągać, bo ona jest zbędna i trochę jest to denerwujące, żeby na wybiegach się tak chylać strasznie nisko. Nie jest to prawda droga, dużo za nią nie dałem, bo chyba żeby przykryć te wszystkie 6 wybiegów dałem za nią, nie wiem, tam no grosze to były, chyba coś 12 zł chyba. To są groszowe sprawy, ale jaka cena, taka jakość, że tak to ujmę. No iskierka tutaj się pasie, zaraz zapłatę. No i co, trzeba to wszystko pozdzierać. O, iskierka się trochę przestraszyła, widzę. I już mamy jeden boks wyczyszczony. To jest pierwszy odcinek z renowacji, ale myślę, że będzie więcej tych odcinków, ponieważ będę chciał na wszystkie wybiegi nasypać zrębki. A po to zrębki, bo zrębka jest to materiał organiczny, który można później wykorzystać w ogrodzie, a zarazem też, no, jakby to powiedzieć, a zarazem jest to świetny materiał drenażowy, prawda, bo chcę, żeby kury miały cały czas sucho pod stopami, więc będę chciał, o, tutaj akurat jest najbardziej zaniedbany wybieg, bo tutaj był chwilę pies, i będę chciał tu wysypać, tak, myślę, że z 20-30 cm zrębki drzewnej. Myślę, że to da fajny rezultat, bo w tamtym roku wysypywałem tutaj korę drzewną. Też super, super się to zdało, aczkolwiek kora jest droższa trochę i potem jest gorsza do ogrodu, ponieważ kora zakwasza ziemię, więc tak średnio się nadaje do podwarzywa. Chyba że jakieś kwaśnolubne, na przykład bardziej krzewy, jakieś borówki, czy po prostu rośliny kwaśnolubne, nie wiem co tam jeszcze lubi mieć kwasowy odczyn ziemi. I przechodzimy do kolejnego boksu i tak samo. O, tutaj się możecie zapytać, co to jest, a jest to po prostu linia pojenia, tylko na okres zimowy jest teraz odwrócona do góry nogami, żeby woda się nie zbierała w niej, żeby mi wężów nie porozsadzało. O. I w każdym boksie jest takie żółte poidełko, ale mam je pościągane. Powiem wam, że to jest świetna sprawa. Zastanawiałem się, czy to będzie działać, te linia pojenia, ale jakbym miał drugi raz inwestować, to zdecydowanie bym to jeszcze raz kupił, bo to jest super. Także każdemu polecam, kto ma więcej boksów. Bo tak to wcześniej miałem zwykłe poidła, to musiałem chodzić od boksu do boksu. A tak to teraz zalewam do jednego zbiornika i wszystkie kury mają wodę. I kolejny boks ściągnięty. Także super, jeszcze raz polecam. Naprawdę fajna sprawa. No tutaj strasznie obwisła już ta siatka nawet, bo był śnieg na niej. A że zapadał taki roztopiony, to się zaczepił na tej siatce i nie chciał spadać z niej. Jest tutaj troszkę przygotowania, żeby te boksy
sezon przygotować właśnie. No, a żebym powiedział, masło maślane. Przygotowania, żeby przygotować je do sezonu. No nie. Sezonu, co ja mówię w ogóle. Ale język mi się trochę plącze przy nagrywaniu. No, teraz wystarczy tak iść z ręką i o, tak wszystko odpaduje. Wow! Popatrzcie, jak iskierka bryka. No, na razie jest na tym, na powrozie, ale może w sezonie, jeśli uda mi się zebrać trochę pieniędzy. Może na kurkach jakieś, jak się będą kluć, to coś się sprzeda, to może się kupi ogrodzenie elektryczne. Będzie mogła sobie biegać wtedy do woli. To by była też super sprawa właśnie. Słupki jakieś, na przykład nawet te plastikowe, ogrodzić je tym, ogrodzić je taśmą białą. Super sprawa by to było. I mamy wszystkie boksy już pościągane z tej siatki. Weźmiemy sobie, zrzucimy tu w jedno miejsce. Się to o wszystko zaczepia. A pamiętam, jak mnie to denerwowało, jak rozkładałem to. To było naprawdę. Dobra. Mamy to, zrzucimy sobie tutaj wszystko. No, jak widzicie, nawet i mojej kurtki się przyczepia. Tutaj mamy kolejne to. Tu jest strasznie dużo igieł, bo to spod sosny. Będę jeszcze chciał wymienić też te maty, bo te akurat są w dobrym stanie, bo one były najwcześniej zakładane, znaczy najpóźniej. Od tego, jak robiłem ogrodzenie, no to najpóźniej. I te brązowe są jeszcze właśnie w fajnym stanie, ale te zielone na przykład tutaj jeszcze są w dobrym stanie, ale tam od co były gęsi, widzicie, jakie są porozrywane, podziabane, właśnie takie, no po prostu są zniszczone. I też będę musiał w nie zainwestować, żeby kupić nowe. Będziemy też prawdopodobnie, będzie któryś odcinek z bielenia kurników w środku. Przed wpuszczeniem drobiu właśnie. I tak jak mówię, właśnie będzie, ja będę też chciał tu wykopać tak na głębokość około łopaty, szpadla takiego ogrodowego i zasypać to z rębką. I myślę, że to fajnie zda egzamin. Jeszcze siana muszę dorzucić też, iskierce. Jak widzicie, już nie ma. Słomy chyba też troszkę dościółkuję, żeby miała cieplej tutaj, bo na razie staram się nie wymieniać jakoś bardzo teraz obornika. Chociaż jak widzicie, jest czyściutko, nie? Ale zbieram tylko kupy, bo mocz jednak jak sika, to tam jest azot, to wszystko kompostuje fajnie, no i wydziela się energia cieplna przez to, gdyż są tu bakterie te beztlenowe, które wydzielają ciepło podczas swojego rozkładu. I fajnie to działa jako takie prymitywne ogrzewanie stajenki. Także co? Pewnie do następnego. Jeśli film się wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i widzimy się w następnym odcinku, myślę. Na razie i cześć.